Dzień dobry, witamy widzów kanału Spożywcza TV oraz portali Hurt i Detel.pl, Wiadomości Spożywcze.pl oraz Agronomist.pl i zapraszamy na program Gabinet Spożywczy. Ja się nazywam Wojciech Szeląg, jest ze mną pan Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri-Hub Banku BNP Paribas. Dzień dobry. A naszym gościem jest dzisiaj pan Piotr Chęcielewski, członek zarządu Jurajska S.A. Dzień dobry. I dyrektor marketingu firmy Hortex. Dzień dobry. Ten ostatni rok był, panie prezesie, trudny dla wszystkich właściwie kategorii spożywczych. Czy był jakoś szczególnie trudny dla producentów napojów? Co było najtrudniejsze i jak sobie z tym poradziliście? Przede wszystkim 2021 to był drugi rok pandemii. Nie wolno, czasem już zapominamy o tym, ale to był po pierwsze duży wstrząs dla również dla branży nie bo jest spożywczej, ale napojowej. Ze względu na zmiany zachowań konsumenckich, praktycznie wyeliminowanie przez w niektórych miesiącach całkowicie do zera niektórych okazji konsumenckich. Nie było młodzieży w szkołach, nie było młodzieży na studiach, nie było nas w środkach komunikacji miejskiej, nie chodziliśmy na basen, nie chodziliśmy na siłownię. Młodzież nie grała po szkole w piłkę. To drobnostka, ale dla niektórych branż, czy dla niektórych fragmentów, segmentów rynku, to było spadek o 80%, 90%, blisko do zera. Tak były takie fragmenty, linie produktowe, segmenty, gdzie po prostu przez kilka miesięcy nie było w ogóle konsumpcji, w ogóle. Spadawała do zera, więc trzeba sobie to uświadomić. Jeśli chodzi o totalny spadek i udział czy kontrybucję do spadku wolumenu sprzedaży w wodzie, to w ponad 100%. Tak można liczyć, bo reszta odrobiła gdzie indziej, wolumenowo odpowiadały za ten spadek małe formaty opakowań 0,3, 0,5, 0,7. Jeśli chodzi o napoje, soki i napoje, to w 80%. Więc to jest, mówię o roku 2020, 2021, w tych okresach, kiedy były lockdowny. To jest bardzo duży impact. To są gigantyczne liczby, które są do odrobienia gdzie indziej, bo ci ludzie cały czas byli i konsumowali. Ale okazje się zmieniały, bo nie potrzebujemy tyle nawodnienia, siedząc przed komputerem i czytając, ile grając w piłkę, biegając, jeżdżąc autobusem czy metrem. Są zupełnie inne potrzeby. Ten wolumen, który jest potrzebny do nawodnienia, czy w ogóle do picia, do takiego przekąszania napojowego, popijania, zupełnie był inny w tych okresach. Już zapominamy o tym, bo są inne zjawiska, ale to był bardzo, bardzo, bardzo ważny element. No i jak sobie branże, jak my sobie radziliśmy? No natychmiastowym fokusem na te kanały sprzedaży i na te opakowania, które są rodzinne. Znaczy, tu postawiliśmy mocno na innowacje w dużych opakowaniach, dwulitrowych Z1,75, zwiększyliśmy portfel i jakby promowaliśmy go bardziej niż normalnie, bo ten ciężar się przesunął. Ucieczka do przodu. Oczywiście. Oczywiście drugie zjawisko, które jest specyficzne dla branży, było i cały czas jest, to jest wprowadzenie opłaty cukrowej. Mhm. Od 1 stycznia 2021, to wydaje się wieki temu, ale to jest bardzo świeże zjawisko. To w niektórych obszarach rynku spowodowało dramatyczne tąpnięcia. Napoje gazowane, w których również jesteśmy jako Jurajska, odnotowały po grudniu spadek o 11% wolumenu. Woda z dodatkiem cukru, czyli woda smakowa, w której Jurajska również gra, operuje, sprzedaje, odnotowała spadek o 34% wolumenów. 1/3, co trzeci litr wyparował z rynku ze względu na cenę, którą trzeba było przełożyć na konsumenta. Opłata cukrowa jest bardzo sztywna, jest tak liczona, że tam jakby nie ma innej możliwości, tylko w całości trzeba przełożyć to w cenie. Więc to są dość duże tąpnięcia i znowu trzeba na to zareagować. Zareagować w sposób taki, jaka jest intencja ustawodawcy, no bo intencja była bardzo jasna. Nie chodziło o to, żeby było drożej, tylko żeby było zdrowiej. No i mamy tutaj dwa podstawowe ruchy, z których wychodzimy obronną ręką. Po pierwsze w napojach gazowanych, w których nie jesteśmy dużym graczem, ale nadal w tych napojach gazowanych bez coli mamy 4% udziału rynkowego, jako Jurajska z rozmaitymi produktami, takimi jak orężady, produkty o smaku, marka Krzyś o smaku pomarańczowym, o smaku gruszkowym, cytrynowym itd., itd. Lemoniady, dużo lemoniad sprzedajemy, toników smakowych.
zreformowaliśmy cały, praktycznie cały asortyment, dodając tam 20% soku, czyli jakby no, zamieniając tę substancję główną słodzącą na zdrowszą, co jest zgodne z intencją ustawodawcy. To podrożyło nasze produkty, ale nie poprzez opłatę cukrową, czyli jesteśmy droższy niż byliśmy, cała branża jest droższa niż byliśmy, bo reformulacja nasze przełożenie czegoś na coś droższego, niestety, ale stety, bo to jest zgodne z intencją ustawodawcy i zdrowsze. Opłaca się to, czyli po roku funkcjonowania opłaty cukrowej nasze produkty na bazie soku rosną 4%, podczas gdy branża, czyli ten segment spada minus 11%. Także to jest dobra wiadomość. Jeśli chodzi o wodę, tam jest trudniej. No, na klarowność płynu no, i obecność soku to zmienia w ogóle kategorię. Oczywiście wyjmujemy cukier, wyjmujemy również słodziki, zmieniamy, jakby tworzymy nowy segment rynku wód aromatyzowanych. Bez cukru, bez słodzików, bez konserwantów, zero kalorii. Żmudna praca, konsument się też z nami uczy tego, ale to jest właściwy kierunek, mamy dobre wyniki, czyli w segmencie wód w ogóle smakowych, gazowanych, tam gdzie wprowadziliśmy te innowacje, jesteśmy jedyni, którzy mają wzrost sprzedaży rok do roku na bardzo małym rynku, także to są nasze ruchy. To nie koniec zjawisk 2021 roku, nie wiem, może cały program możemy o tym rozmawiać. No będziemy dopytywać. Na końcu mamy jeszcze oczywiście inflację, która w czwartym kwartale uderzyła nas i to będzie temat, który jest tematem 2022 roku i prawdopodobnie zostanie z nami. Więc to nie jest sprawa przejściowa, chwilowa, tylko nowy paradygmat rynku. Tak, taki, w którym no, nam się jakoś udawało żyć, ale 20 parę lat temu z dwucyfrową inflacją. Teraz dla wielu osób jest to szok. Na pewno jest to szok nie tylko dla konsumentów, ale dla producentów i dla handlu. Takie trzeba się w tym wszystkim odnaleźć. Panie prezesie, bo tak pan już o tym wspominał, że Jurajska jest jakby, trochę pan mówił, że naturalnie, że jest częścią grupy Hortex, natomiast może dla naszych widzów, dla porządku przypomnę, że w 2019 Hortex przejął Jurajską, czyli producenta wody i de facto stworzyliście swoją trzecią nogę, tak? Po mrożonkach i po sokach łamane napojach. Postawię tezę, że wchodząc w rynek wody przed pandemią, o której pan tutaj też trochę już powiedział w kontekście mojego pytania, wierzyliście bardzo mocno w ten rynek, bo te faktycznie prognozy, taki konsensus prognozowy, jeśli chodzi jak ten rynek będzie się zmieniał, to mówiło o 6-7% rok do roku wzroście wolumenowym, bo to też ważne, że wolumenowym na te lata 20-24, na tą pięciolatkę. No wiemy o tym, że pandemia, bo pan już to przed chwileczką też trochę zasygnalizował, bardzo wyhamowała ten wzrost. Tak też dla porządku podam, w 2001 wartość tego rynku wody mineralnej była szacowana około 5 miliardów złotych w Polsce. No i teraz tak, z perspektywy tych trzech lat, ewentualnie jak państwo zmienili swoją strategię, no i to oczywiście to pytanie jest też w kontekście, jakie pan widzi trendy na rynku wody butelkowanej. No i to, co się my zderzamy często, gęsto nawet w pytaniach takich bankowych, czy woda ma, czy to jest biznes rosnący, to na ile ta konkurencja ze strony polepszającej się jakości wody, tej kranówki przysłowiowej, plus otwartości większej społeczeństwa, żeby tą kranówkę pić, będzie na ten biznes wody butelkowanej wpływała. Dużo pytań w jednym pytaniu, postaram się na wszystkie, ale się przenikają. I bez nich trudno ten kontekst tak, złapać. Oczywiście, no, zacznę od tego pierwszego, synergię, po każdym zakupie i jak to wpływa na działalność tej firmy, tam gdzie to jest możliwe, a było w wielu miejscach, trzeba tworzyć synergię. One synergie są w back office, w zakupach, w serwisach rozmaitych firmowych, ale są bardzo synergie na froncie, czyli na froncie sprzedażowym, czy do klientów naszych, dział sprzedaży, dział kiekanski, tam są olbrzymie synergie, które zbudowaliśmy i z tego korzysta firma, tak? Także idziemy z szerszym portfelem, jesteśmy zupełnie inaczej postrzegani. Mówię w napojach, tak, prawda? Tak, tak. Soki, napoje i wody, to nadal jest nie ten sam, ale przybliżony obszar działalności, ten sam kupiec, często ten sam fragment rynku i jest sezonowość, która jest zupełnie inna, czyli soki, sezon soki to jest głównie ta sezonowość nie jest gigantyczna, ale jest gdzieś między wrześniem a Wielkanocą, tak, a marcem, kwietniem, podczas gdy woda jest zupełnie odwrotnie, więc mamy synergie, które wyraźnie widać, są bardzo korzystne. Drugie pytanie jest o tych trendach rynkowych, a potem same trendy, bo opowiadałem o COVID-zie, to było bardzo smutne, oczywiście nadal jest to istotne dla przeszłych wyników, odbija się rynek. Mówimy o wodzie, która jest, wodzie smakowej, ze względu na podwyżki cenowe i opłatę cukrową, która spada 34%. Rynek wody niesmakowej rośnie.
Tak, totalny rynek wody, którym dodajemy jedno drugie, ma się źle, ale tylko przez to, że mamy nasze działanie legislacyjne, a nie trend konsumencki podstawowy dotyczący percepcji kategorii. Percepcja kategorii się nie zmieniła, jest bardzo pozytywna. Rynek wody butelkowanej, czystej rośnie. Mieliśmy tąpnięcie covidowe w małych opakowaniach, już od 6-8 miesięcy odbijamy się do góry. Gdybyśmy mieli same duże opakowania i wodę butelkowaną czystą, nie było żadnego problemu w percepcji konsumenckiej i w trendach. One sam zaraz do góry. Więc mamy krótkoterminowe, według mnie to tak odbieram, krótkoterminowe tąpnięcia, które częściowo są zewnętrzne, tak jak COVID, i w związku z tym małe opakowania, okazje konsumenckie. Drugie, nasze legislacyjne, które przyzwyczajają się do nowych cen i do nowych struktur rynku. Natomiast woda czysta ma się dobrze. I trzecie pytanie dotyczące jakości wody z kranu, które może wpływać na samopoczucie wody butelkowanej. Tak? Na pewno świadomość tego rośnie, faktu, że można pić wodę z kranu, rośnie i będzie rosła. To warto, żeby ta świadomość była pełna, to znaczy wszyscy, którzy mówią o tym, że to jest bezpieczne do picia albo uzdatniane, mówią o tym, o wejściu, o tym, jak woda jest zdatna do picia na wejściu do systemu, nie na wyjściu. A od tego jest wiele rzeczy, które po drodze może się zadziać, szczególnie jak mamy własne budownictwo i własny swój dom i ten dom nie jest świeży i tak dalej, więc ta woda z kranu jest reklamowana jako zdrowa i bezpieczna na wejściu, nie zawsze jest na wyjściu. Mamy filtry dlatego, żeby uzdatniać to, oczywiście, tak, i tu mamy aspekt też, który też trzeba wziąć, nie wiem, jak będzie wpływał na przyszłość, ekologiczności tego, bo to jest jednak plastik, którym coś trzeba zrobić. I impact tego, każdy, kto ma, już zaczął robić, wymienia to, mówi, ale co się z tym dalej dzieje, jaki ja mam impact na środowisko. Także rozmaite mogą być zjawiska, a wreszcie na końcu powiem znowu o świadomości, o tym, że w dobrym kierunku się rozwija, mianowicie rośnie świadomość tego, czym jest woda mineralna versus woda w ogóle, tak? Że wody nie używamy mineralnej do gotowania zupy, tylko tam są minerały i one też wpływają oprócz podstawowych trzech środków wody, minerały wpływają na nas pozytywnie. I świadomość tego, że potrzebujemy minerałów w diecie, jest coraz wyższa. Świadczą to wyniki rynkowe. Te wody, które mocno krzyczą o minerałach albo są wysoko mineralne, bardzo dużo zyskują na udziałach rynkowych. Mówią o tym głośno, mówi o tym Jurajska również w swojej reklamie, na swoim opakowaniu, o właściwych proporcjach minerałów, dwóch podstawowych, najważniejszych, które najczęściej występują w wodzie, czyli magnezu i wapnia. Te proporcje są zdrowe, nie jest to suplement diety, którym się można przemineralizować. Myślę, że to jest tylko jedyny kierunek. Ludzie będą coraz bardziej świadomie sięgali po środki spożywcze i również po napoje i będą musieli dowiedzieć się, co jest w środku i jak to wpływa na ich zdrowie. Jestem optymistą, jeśli chodzi o rynek wody butelkowanej w Polsce.